Co jest? Czemu mi ściszyło nagle tak z dupy? No nic. A dobra! Bo ja mam tu monitoring także tutaj, dlatego mi tak ścisza. No to będzie śmieszny experience. Witam Państwa bez oszukaństwa, ja jestem. Kolejny odcinek minigierek. Zagramy sobie w Dorf Romantic, kupione na Nintendo Switch. I przy okazji testuję sobie Elgato HD60X, więc będzie zabawnie, tym bardziej biorąc pod... Nie, dobra, wyłączę ten taki audio, bo mnie denerwuje. Chociaż z drugiej strony. A może nawet lepiej, bo będę słyszał na siebie na przykład Deru Mordę. Jeszcze przy okazji właśnie mam mini motorways, może z tego też zrobię odcinek, ale jeszcze zobaczymy, bo tak naprawdę to też nagrywam, tak? Żeby było coś w zapasie, to po pierwsze. A po drugie, o ile mini motorways to widziałem wszędzie, tak Dorf Romantic tylko mnie zachęciło jeden materiał na Arendt.eu, gdzie właśnie mówili o tych gierkach, na które nie starczyło im czasu bodajże w 2020 chyba roku. Nie 20, 21, no. I właśnie jedną z tych gier jest Dorf Romantic i akurat, no, wydawało się spoko. Zobaczymy w ogóle na jakiej zasadzie to działa, czy jakieś tu ustawienia śmieszne, czy nie. Nie wiem, zostało. British English? A jest inny? O, polski jest! Nice! Chyba pierwsza gra na Switchu jako w końcu mam po polsku. Zajebiście. To mi się podoba, właśnie o to chodzi. Kontynuuj w ogóle tu jest. Okej, najpierw będzie jakiś poradnik. No też pewnie będzie to krótki odcinek, bo to dosyć to jest taka casualowa gierka. O, tu mogę odwracać. Spoko. I ewentualnie może sobie... O, jeszcze mogę zoomować. Bardziej to chyba by się przydało, jakby było pod spustami, ale dobra. A nie, pod spustami jest obracanie tym czymś. Okej, budujesz krajobrazy z sześciokątnych kawałków. Poruszaj pod podglądem lewym drążkiem. Aha, i mogę sobie tak ustawiać śmiesznie. Dobra. No to nie wiem. A, i tak mogę sobie ustawiać. Git. O, i teraz to wygląda ładnie. Okej, wydaje się spoko. No, także będzie takie układanie kafelków. Możesz w ten sposób robić grupy elementów, na przykład lasy, wioski, układaj kafelki obok siebie tak, aby kolorowe krawędzie przylegały do siebie. Spójrz las obejmujący co najmniej 5 kafelków. Połączone grupy rozświetlają się, okej. O, nawet widać, no. O! Może tak zrobimy. I tu będzie to wtedy takie połączenie. Zajebiście. O, pyk, proszę bardzo. Taki będzie ze mnie architekt pierniczony. No, także to jest taka mocna gierka do pochillowania. I zobaczymy jak to mi pójdzie. Może weźmy, jak tutaj była ścieżka, to weźmy tutaj. O, pyk. Nie, to są pola uprawne, to nie są ścieżki, co ja pierdzielę. A, i tutaj jest licznik. Kiedy osiągnie zero, partia się skończy. Połóż 3 kafelki, aby kontynuować. Aha, okej. No właśnie, teraz ciekawe jaka to będzie mechanika w ogóle zyskiwania. Czy w ogóle da się zyskać? Może właśnie o to chodzi, że po prostu sobie dajemy tutaj tyle kafelków, ile nam dali i tyle. To by było impressive. A nie mogę łączyć we wioski? Właśnie bym chciał połączyć taką wioskę. Ewentualnie zrobimy coś takiego. Może żeby była trochę taka większa. Coś trochę chillowo zacząłem, bo... Nie, to będzie brzydko wyglądać. Ładnie wszystko. Dobra. Generalnie, chyba w tym odcinku, nie, jak mówiłem na tym poprzednim vlogu, swoje duszoła będą były takie sprawy organizacyjne, powiedzmy. O ile sobie przypominam, na razie jedyne co sobie przypomnę to... jeżeli chodzi o Discorda, o ile w ogóle ktoś łazi na tego Discorda, bo nie wszyscy są tacy chętni. To prawdopodobnie... Jeszcze spytam się Macha w ogóle. Dowie się w swoim czasie! Pierdol się. Dobra. No, spróbujemy coś takiego. O, nowe kawałki otrzymujesz za wykonywanie zadań. O, okej. Okay. Wyznaczonych w dymkach, aby wypełnić to zadanie. No, wyższe dodatkowych domów do kolorowych krawędzi. Okej. Okay. Aha, i tu mi będzie wskazywało brakującą ilość. Zajebiste.
Tylko nie wiem, jak tu ogarnąć. Spróbujemy może coś takiego? Jo, bo tu będzie połączenie. Dobra, będzie spoko. Potem i tak tu będzie. O, można będzie złączyć. I proszę bardzo, i mamy dodatkowe. Okej, czyli po prostu się wykonuje te zadania. Oto kolejne zadanie. No, trzy dokładnie pola. Pole. Zajebiste. O, także taka gierka fajna, śmieszna do pochillowania. Po wykonaniu tego zadania pokazała się flaga, która oznacza, że grupa może zostać zamknięta w celu zdobycia dodatkowych punktów i kafelków. Grupa pól jest zamknięta, gdy nie może zostać rozszerzona kolejne pola. Naciśnij X, by poświetlić pozostałe otwarte krawędzie i okej. Czyli to jest... Czyli co? Aha, i mogę w obrębie... A tu? Aha, bo to jest w... Okej, jak mam na przykład pola, to pokazuje mi dostęp do pola. Okej, dobra, teraz rozumiem. Trochę tak to brzydko wygląda, więc spróbujmy może coś takiego zrobić. Od biedy. No i na przykład tutaj? Nie, nadal mi podświetla samo pole. Chyba, że obrócę odpowiednio. Co? No bo tak trochę głupio, że... Nie, tylko tu mi pokazuje, wytyfy. Dziwne. Dobra, o tych streamach wspomnę. Streamy dopiero zacznę od listopada, bo w ogóle jak ktoś nie wie, to na kanale fandubbingowym mam teraz sobie, jak niektórzy ludzie robią Inktober, to ja zrobiłem sobie Dubtober, bo czemu kurde nie? O, i mam domki, zajebiście. Dobra. Aha, i tutaj mam... I co, i nie mogę stawiać dalej? Czy... Jestem debilem. Nie, no mogę, tylko może mi po prostu podświetla tam, gdzie jeszcze można rozszerzać dane rzeczy. Albo jeszcze nie ma questów. Aha, dobra, bo tu mi nakazuje, żebym tam podświetlił. W sensie ustawił. Za chwilę to zrobię. Tyk. No i streamy, jako że Dubtober, Inktober się robi codziennie rzeczy, no to chyba powrócę dopiero w listopadzie, tak na spokojnie. No i oczywiście znajdę czas, bo studia rządzą się swoimi prawami, niestety. Jak to ustawić? Dobra, tak, pyk. Jeszcze tu muszę pouzupełniać, widzę. Trochę to tak ciulowo wygląda. Dobra, niech tak będzie. I co, jeszcze tu? No tutaj to złączę z jakimś, o, miastem. Może gdzieś tu połączę. Tu mogę z lasem? Mogę z lasem, o, proszę bardzo. To już taka różnorodność trochę była. Jak tu mogę połączyć? Może coś takiego? O, tyk, proszę bardzo. No, to jest właśnie też sztuka takiej trochę artystyczności w tym układaniu. Taka ścieżka się zrobiła, ale to też znowu wezmę po tej stronie może. Ładniej to będzie, o, taka ścieżka będzie elegancka, proszę bardzo. Dobra. O, teraz chyba będę mógł pouzupełniać, prawda? Czekaj, gdzie to jest dokładnie? Tutaj, okej. To pole mi się tak trochę zrąbało. O, dobra. Tory kolejowe i rzeki, właśnie, bo tutaj kolejne jeszcze jakieś drogi będą. Mają ograniczoną możliwość położenia. Ich końce nie mogą prowadzić do innych typów kafelków. Dla ułatwienia nieprawidłowe pola oznaczone są w samouczku czerwonym krzyżykiem. Okej. Czyli na przykład... Aha, i jest tak ograniczone trochę, że nie mogę sobie poukładać. Tak mi się wydaje. No, nie może się dostykać, to tak z automatu już robi. Chyba.
Okej. Okay. Ciekawa mechanika, ciekawa. Nie wiem, tak kolorystycznie to chyba najbardziej tu by pasowało. Powiedzmy. Aha, dobra. No, pokazuję i na przykład rzeki. Musiał to jakoś poukładać. A spróbujmy tak. O, jest łączenie. Tylko no właśnie. Czekaj, ja tu? Tu nawet nie mogę. Aha, spoko. No tu chyba jedyne co pasuje. No inaczej tego nie widzę. Tylko te tory będą trochę śmiesznie poukładane. O, znowu coś. Za każdym razem, kiedy kładziesz kafelek, otrzymujesz punkty, których liczba zależy od tego, jak dobrze współgra on z sąsiednimi krawędziami. Zbierz 100 punktów, aby zakończyć samouczek. Okej. Okay. Czyli tak, na razie to jest taki samouczek, a potem dopiero się zacznie maniana. Że tak powiem. Trochę zjebałem. Tutaj ta rzeka się w ogóle nie może rozwinąć. Dobra. A, no i tu są, ja mogę punkty zbierać. Weźmy to, obróćmy jakoś. Nie wiem, ale naprawdę miłe zaskoczenie, że ta gierka może być po polsku. Bo tak, no sobie, poprzeglądam ustawienia. A, znaczy, gierki na Switcha po polsku, no rzadkość to jest, bo ta konsola jest głównie nastawiona, żeby być anglojęzyczna, ale i tak spoko. Że jednak twórcy dbają, żeby właśnie wychodziło to. No i co, i nie mogę nigdzie dać? Nie, bo tutaj... Aha, dobra, bo to jest takie źródełko, to może być jeszcze. W miarę pasuje, a super. No to raczej nie ma znaczenia, bo wszędzie jest ten. Nie, to można sensownie. Tutaj chyba, co? O, dobra. Trochę będę musiał się przyzwyczaić do tego sterowania, bo pod spustami obracać to trochę tak niecodziennie. Ale to jest do wyuczenia, pamięć mięśniowa i te sprawy. A tu? Właśnie, to jakby pole było. Tu może ty. No bo tu zrobimy i to będzie jedno z lasem. Powiedzmy. Ty, tutaj jest takie też skombowane, ty, może zrobimy tak. Nie, nie, bo to jest też takie zablokowane, że o Jezu. Dobra, przy okazji tutaj okładania może jeszcze powiem o jednej informacji, powiedzmy, ale jest kombo. O, tu jeszcze, wszystkie 6 bloków kafelka pasuje do sąsiednich gmin, liczone jest to jako perfekcyjne dopasowanie. Które nagradzanie jest dodatkowym jednym kafelkiem. Ej, zajebista sprawa, no. No właśnie. Teraz git? To jest perfekcyjne niby? A, okej. Okay. Miałem powiedzieć, że z każdej strony, chyba że... O, jest wiatraczek. Dobra, i kończymy w ten sposób samouczek, okej. Okay. O, i dalej mamy to. A nie, od początku ja chciałem to kontynuować. No dobra, trudno. Nauczymy się też może o to chodzi, żeby trochę nauczyć się w praniu tej gry. To różnie z tym jest. Powiedzmy, nie wiem. Coś takiego może? No. O, i tutaj jest z rzeką od razu połączone. Dobra. Na czym to ja... Aha, Minecraft z Wojtuchem. Chciałem powiedzieć, kiedy będzie. Jeżeli o to chodzi, to... Minecraft z Wojtuchem chyba będzie... tu będzie perfekcyjne dopasowanie zaraz. W październiku to nie wiem, bo zobaczymy jak się... Jeszcze ten film muszę zmontować przecież. Zobaczymy jak się wyrobię tak naprawdę z... Z tym adaptowerem całym. Bo na razie to tam dosłownie począteczek trochę zrobiłem i tyle. W ogóle tu jest jakaś pauza? Jest pauza. Ale powoli do przodu, tym bardziej, że jest już opening, także... O, mamy młyn. Zajebiście. Trochę też, kurwa, że mu ułożył to pole trochę tak ciulowo, znowu. Tu nie mogę. Bo rzeka. Nie wiem, jak
to ułożyć, bo wszędzie jest tak samo w sumie. Ewentualnie. Może inaczej, bo to są budynki. Tak mi się wydaje. No, zrobimy coś takiego. O, i proszę bardzo. Super. No i takie będzie to sobie casualowe granie. Zobaczymy, jak daleko mi się uda dojść. Bo na razie to tak się zapowiada śmisznie. Nie wiem, jak tutaj... Tory? Tu weźmy tory. Dobrze, że tu nie ma limitu czasowego, bo też się obawiałem w tej grze, jak widziałem tam chwilę, że będzie jakiś limit z dupy czasowy, ale na szczęście nie, można sobie na spokojnie poukładać i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Właśnie jak działa to podświetlenie, w końcu nie... A, że tutaj, po prostu, że na przykład rzeki podświetla, coś takiego, okej. Tak po prostu. Nie wiem, tu powiedzmy. O, tory kolejne. Nie wiem. Tutaj wzdłuż niech leci. Nie, tutaj niech leci, o. Pyk. Inaczej, tak. Tylko tutaj nie ma bezpośrednio budynków, szkoda. O, dobra. Zajebiście. Jest takie ułożenie trochę. O, i tu by na przykład mogły być tory. No. I wtedy pyk. Co? Nie mogę tak zrobić? Bez sensu. No dobra. Aha, bo tutaj jak... Dlatego mi zaznacza... Bo wcześniej zaznaczało mi X-ami, a tutaj już permanentnie, żeby były tory. Okej. No i tutaj jest trochę zakręt. Tutaj chyba będzie git, nie? No bo z obu stron. To jakoś nie ma znaczenia, po prostu kolorami na przykład mogę sobie o tak ułożyć. Dobra, kolejny młyn. Czemu tak blisko? Nie chciałem tak blisko, no ale spoko. Tutaj 16 z kolei. No dobra, niech już to będzie. Ile już w ogóle nagrywam? 18 minut, to ewentualnie tak do pół godziny. Zobaczymy, co będzie pierwsze. Mogę? Nie wiem, czy tu będzie... Aha, bo tu jest typowo quest. Ale to z drugiej strony będzie ładnie wyglądało. A nie, doskonale, okej. Czasami nie podpowiada tak wprost. Trzeba się samemu podomyślać. Nie wiem, jak to ugrać. Powiedzmy tak, żeby był jakiś skrawek. Tu jeszcze jest quest przecież dalej ten. Bo tu co jakiś czas są te questy. Kurde, 41, żebym coś porobił. Zaraz skończymy ten odcinek 20 minut. Wait, tak mogę? Mogę. Doskonałość. Zajebiście. Okej, okay, tutaj mamy... A nie, bo to się układa automatycznie też. Zarąbiste. Tutaj jakieś rzeki, nie rzeki. Zrobimy takie jeziorko trochę. Zobaczmy. Też może przez chwilę zaraz będę cicho, żeby trochę wsłuchać się muzyczkę. Mieć klimacik, bo tak to ciągle napierdzielam. Żeby coś się działo na odcinku. Lasów trochę mam jak na lekarstwo. Tu jeszcze mogę dojebać, ale z kolei, no właśnie. Czy warto? No ale też muszę patrzeć na kolejne. Ja tak się skupiam się generalnie na mapie. Może jakby na małym ekranie Switcha to by było trochę wygodniejsze, ale cóż. Dobra, tu będzie ładny kolor. A nie, też jest doskonały. A bo tu mi jeszcze za kolory robi. Patrzcie, bo tutaj jest w miarę taki. Jest właśnie jednokolorowy teren i elo. Dobra, pojedyncze drzewka zachowamy. O, tutaj do miasta będzie. Nie, ale chyba takie jedyne, co się układa, to właśnie chyba głównie te rzeki, jeziora.
i ewentualnie tory, a pola to pola i tyle. Zrobimy coś takiego. O! Ty, jak mogę tu wrąbać? Super. No i dobra, i mamy. O, i będzie taki zdojeźdź idealnie. Kurde, dobra. Pyk. O Jezu, kolejny quest na 27 pól. Jezu, naprawdę chcą tu zrobić projekt ściernisko. Powiedzmy coś takiego. Tu mamy tory od razu. Tylko teraz tu nie mogę. Gdzie to mogę wyjebać? Tu ewentualnie? Takie ładne miejsce jest nawet, albo tu jeszcze, żeby było pole. Tylko to będzie się przecinać z rzeką. Spróbuję tak. O, jest quest na las. Albo sobie tym samym rąbałem i nie będzie już zwykłych skrętów, zobaczymy. Dobra, tutaj to tam las może być jakkolwiek. Powiedzmy, nie wiem, tutaj. To będzie taki mini las trochę. Dobra. O! Tam. Proszę bardzo. Tu jeszcze jedno do tory. No i super. Tylko te kolory. Właśnie jeszcze muszę patrzeć na kolory, żeby to ładnie ułożyć. Zawsze te punkty się przyda. Ładnie. Żeby było ładność. Mamy jakieś mini miasto rozbudowane tylko. A nie, tu mogę przecież, no właśnie. Też jestem geniuszem. Czemu tu... Aha, bo tu las drzewa blokuje trochę. No to tu do lasu chyba, co? No. A, i tutaj takie pojedyncze skrawki. No to nie wiem, gdzie mogę. Żeby trochę ten teren był jako tako pokolorowany dobrze, że tak powiem. Oh shit. To się miesza z lasem. Powiedzmy, nie wiem. Dobra, tu. O, kolejne pole jeziora. Tak. Tak spróbować w sumie i będzie w miarę to wyglądało. O, tu jakiś domek pojedynczy. Kolor nawet pasuje. Raczej szybko mojej porażki, to też dlatego, że tu się tak kombinuje, jak to ładnie ułożyć i w ogóle. Trochę to trwa jednak. I żem sobie dojebał. Kurwa! Albo zaraz będzie przegrana, bo tu widzę coraz mniej pól jest, chociaż przynajmniej tu jest teraz ten... dla rzeki. No powiedzmy, że... Tu może, bo tak... Nie, bo to znowu blokuje z torami. No to już tu co najwyżej. Pyk. Dobra. Tu mogę, pyk, proszę bardzo. I kolejny. Jezu, las na 118. To może gdzieś tam wezmę. Bo tu się tworzy taki las trochę. Obróć kamerę, nie to 118. To sterowanie trochę. Śmieszne. Robimy tak, bo to będzie duży las. Powiedzmy... Aha, bo to jest fragment jeziora. Pokaż to. Nie, tak, tak. Okej.
mogę inaczej. Trochę sadgę. Aha, bo to jest takie mniejsze jezioro trochę. Taki dosłownie oscypek, że tak powiem. Dobra. Teraz się coś tworzy śmiesznego, ciekawego. O, proszę bardzo. O, tu coś z polem. Chyba git. Aha, bo to jest kwe... Ale żebym to zjebał. No to beka ze mnie, bo tu będzie ten quest się cały czas wyświetlał i no... On już chyba sobie opatrzył wcześniej to miejsce. O, tu jest idealnie. Proszę bardzo, i tu się weźmie na przykład coś z tym. Dobra, czy tu był... A nie, bo quest na miasto jest już wykonany, bo to trochę mieściny jest. Także nie jest źle. Czy może tutaj coś? Może miasto i będzie, kurde, dworzec kolejowy. Rąbniemy. Zobaczymy. O, proszę bardzo. Przecież nie, bo tutaj... Nie, żeby to były jakieś domki. To specjalnie będzie. Czekaj, jak to wygląda? O, może być. Dobra. Kolejne miasto. Czy tu mam gdzieś drzewa może? Mam. O, pyk. Tu kolejne. Ale to może bardziej tu, bo tu już widzę taką wykończeniówkę, powiedzmy. No, o, doskonale, no i git. Właśnie, żeby to ładnie się wszystko układało. Dobra, tu może. Nie, tu też nie mogę, okej. Bo tu w ogóle rzeka blokuje już całkiem. Tu może coś? Coś gdzieś, no. Dobra, niech będzie takie pole trochę dzikie. Ale nie takie małe. No tu najbardziej zrąbałem z tym. Well. Chyba, że tu się połączy potem jakiś, kurde, pojedynczym klockiem na pole i wtedy chociaż się wykona część tych questów i będzie tak mega połączenie. Zobaczymy jeszcze. Aha, bo już w ogóle tu przyblokowałem kawałek. Brawo ja. Tu już ty może... Nie, dalej nie mogę. Tu do lasu, spoko, ale... Tak, nie tak. Troszkę. Co najwyżej tu. O! Wodna stacja kolejowa. Dalej. W końcu jakieś normalne tory. A nie, tu to niby miała być zwykła zwrotnica, ale tu też zrobili takie tory na środku i... To bardziej wygląda sensownie, na pewno. Powiedzmy, że coś takiego i wtedy się tu las rąbnie później. No, pół godziny. Dobra, to zaraz kończymy. Do 40 kafelków. Chyba, że uda mi się, kurde, jakąś perfekcję zrobić. To wtedy. Lala. Zobaczmy. Kurde, nie widzę tu sensownego połączenia, żeby to jeszcze ładnie wyglądało. Jest, to muszę obrócić. O, pyk. Teraz może? Jeszcze jest quest na miasto. Dobra, to nic tu nie wygląda sensownie. Tu może? No już powiedzmy, lepsze to niż... Ty, coś wodnego. Ty, gdzieś była rzeka, gdzieś była rzeka. Nie tu, nie tu. Kurde. Tu, o pyk, o jest stacja wodna.
super. A, i to mogę po prostu gdziekolwiek. To nie wiem. Tu chyba, czy coś. No to nie będzie miało jakiegoś wielkiego znaczenia. Będzie zabawnie. Dobra, jeszcze ostatni kafelek i będziemy kończyć odcinek. Żeby go tu ułożyć. Tu do miasta. Kurde, tam mam quest na miasta, ciągle tu rozbudowuję. Też jestem geniuszem. Czy jak ja daleko mogę odjechać z kamerą? No dosyć daleko. Aż mi lewa gałka nie chciała zadziałać. Śmieszne. Nie wiem. Tak, powiedzmy, będzie miejsce na rynek. Dobra. I to by było na tyle. Już was więcej tu nie będę męczyć. Pewnie zobaczymy, jak to zmontuję, o ile zmontuję. Mam nadzieję, że w miarę szybko. Jeszcze zobaczmy tutaj na koniec na panoramę naszej mieściny. No i co, komentujcie, subskrybujcie, jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę i skrzyjcie się. Deep Dark Fantasy.